Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Mam dzisiaj dla Was rozpakowanie podkładki od firmy TT Esports by Thermaltake. Jest to Ultra Special Tactics. Podkładka dla graczy kosztująca plus minus jakieś 60 zł, występująca w dwóch wersjach kolorystycznych. Ja mam akurat białą, jest także podkładka czarna. Jeśli chodzi o wymiary, jak widzicie, jest to 36 na 30 cm. Podkładka całkiem duża, mamy także gadżet w opakowaniu, za chwilkę to zobaczymy. Mamy też podpis jednego ze światowych graczy, jak dobrze pamiętam, grającego w League of Legends. Czekajcie, już Wam powiem. Tak, dokładnie, to jest Aleksej Whitra Krupnik, czyli to jest właśnie podkładka jakby sygnowana jego nazwiskiem. Tutaj jak widzicie mamy takie okienko, gdzie możemy sobie dotknąć powierzchni tej podkładki, przetestować ją jakby przed zakupem. No, całe opakowanie, jak to w przypadku TT Esports by Thermaltake, jest bardzo efektowne, bardzo bogato zdobione, no po prostu fajne. Więc ten pan po prostu poleca, podpisuje się swoim imieniem, nazwiskiem pod tą podkładką. Jak też widzicie, jest tu informacja, że jest to wersja Speed, czyli zapewniająca maksymalną prędkość przemieszczania się myszki oraz śledzenia sensora po tej podkładce, nadająca się tak do myszek optycznych, jak i laserowych. Za chwilkę ją sobie rozpakujemy, a zobaczcie ją także w zestawie gracza. W drugim zestawie gracza już TT Esports by Thermaltake, który za jakiś czas dla Was przygotuje. No dobrze, jedziemy dalej z rozpakowaniem. Powiem Wam, cieszę się, że w końcu biała podkładka, ponieważ większość, które mam, są jakieś czarne, kolorowe, czerwono-pomarańczowe, no różne. Dobrze, widzimy ten kartonik jeszcze raz z bliska, jakie szczegóły. Natomiast jeśli chodzi o grubość tej podkładki, to jest to 3 mm, czyli podkładka gruba. Przy okazji widzę, że ten pan ma na sobie słuchawki TT Esports by Thermaltake Shock, które też mam tutaj w testach. Rzućcie przy okazji okiem. Świetne słuchaweczki, 150 zł. Testowałem je już troszkę wczoraj, mikrofon jeszcze nie testowałem, natomiast słuchawki grają świetnie i są też bardzo wygodne. Akurat testy słuchawek będą na wideotestach, natomiast jeśli będziecie śledzić mojego Facebooka, na pewno ich nie przegapicie. Wracając jednak do podkładki, no cóż, pewnie chcecie już ją zobaczyć, rozpakujmy ją sobie. Z takich ciekawszych informacji powiem tylko, iż jest tu specjalna technologia krzyżujących się włókien po to, aby zapewnić fajny kompromis pomiędzy szybkością przemieszczania się myszki a precyzją sensora. Dobrze, zaraz zobaczymy podkładkę. Natomiast zobaczcie, coś co widniało na opakowaniu, gadżety, z których Thermaltake słynie i rozpieszcza nas nimi, taka świetna torba do przenoszenia tej podkładki. Nawet mamy taki karabinczyk, możemy sobie to przypiąć na przykład do plecaka. Zdaje mi się, o właśnie, ale tutaj mamy na obrazku duży, fajny plecak, prawdopodobnie też od TT, i możemy sobie podkładkę przypiąć. A w tym plecaku oczywiście niezbędnik gracza, klawiatura, myszka, no i co tam jeszcze, to już wiedzą na pewno zawodowi gracze. No i co, działa to tak, wkładamy ją sobie do środka, tutaj związujemy, przypinamy do plecaczka i wszystko super. Nie kurzy się, nie brudzi, także nie uszkodzi się w transporcie. Torba swą drogą bardzo ładna. Podkładka oczywiście jest podkładką miękką, jak widzicie od spodu, mocno gumowana, dlatego przyczepność do blatu będzie na pewno świetna. Już za chwilkę rzucimy okiem. Tu mamy jeszcze politykę gwarancyjną, takie informacje gwarancyjne. Natomiast sama podkładka, no zobaczcie, jest naprawdę gruba, 3 mm, fajna, miękka. Jeśli chodzi o wielkość, no cóż, rozmiar medium, ja myślę, że idealny, ponieważ jak sobie położymy myszkę, chociażby świetnego Volosa, również firmy TT Esports by Thermaltake, to mamy swobodę ruchów w każdym kierunku. I rzućmy jeszcze okiem na samą podkładkę, faktycznie czuć takie krzyżujące się włókna, to nawet pewnie widać tutaj pod światło, że ta struktura jest taka dość skomplikowana, to wszystko się tutaj krzyżuje i faktycznie w dotyku ta podkładka jest dość gładka, a jednocześnie czuć, że stawia lekki opór, czyli typowa hybryda. Ona jeszcze nie do końca się nam tutaj rozprostowała, rozdłożyła, więc możecie widzieć jakieś zmarszki, natomiast jak sobie poleży na biurku, to będzie dobrze. Przyczepność, tak jak sądziłem, jest idealna. Cały stolik mi się przesunął, podkładka ani się ruszyła. To jest bardzo ważne przy podkładkach dla graczy, aby grając
podkładka nie przemieszczała się po biurku. To jest najbardziej denerwujące, co może być. No i jeszcze szybko rzućmy tylko okiem. Po góry Whitra Special Tactics. W narożniku logo TT Sports by Thermaltake. Wielki dziób orła z podpisem Aleksieja Krupnika, czyli tego Whitra słynnego. No i znaczek TT Sports by Thermaltake. To by było na tyle, jeśli chodzi o taki rzut oka na tą podkładkę. Teraz będę ją oczywiście testował i za jakiś czas poznacie moje wnioski dotyczące tej podkładki. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!